Małe oszustwa, wielki efekt. Monika Gbiak. Ślubny makijaż panny młodej najlepiej wykonywać u specjalistów, ponieważ znają oni tricki oraz tajemnice pozwalające na wyeksponowanie urody oraz zatuszowanie ewentualnych jej niedoborów. Jednak przyszłe panny młode pragną być piękne nie tylko w tym jednym, wyjątkowym dniu swojego ślubu, ale również przed nim i po nim. Poniżej przedstawiamy najnowsze trendy w makijażu przydatne na co dzień i od święta. O tym, jak zachwycać mężczyzn swoją niemalże naturalną urodą, wiedziały już Egipcjanki. Za ideał piękna uchodziła wówczas królowa Nefertete. Jej słynne popiersie dostarcza nam wielu cennych informacji na temat sztuczek w makijażu. Jasna cera, kontrastująca z podkreślonymi na ciemno oczami i perfekcyjnie zabarwione na czerwono usta, to charakterystyczny typ urody, który przetrwał przez epoki. Dlaczego? Otóż okazuje się, że ze względu na upodobania mężczyzn. W twarzy najczęściej bowiem zwracają oni uwagę na oczy swojej wybranki, a zaraz potem skupiają ją na czerwieni wargowej. Soczyste, dobrze ukrwione usta są oznaką namiętności. Powłóczyste spojrzenie zza firanki gęstych rzęs niejednemu panu odebrało oddech, a lekko przygryzione wargi na długo zostają w pamięci. No makeup w tym sezonie prostota jest modne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Makijaż typu no makeup pokazuje czystą, lekko połyskującą twarz. Tylko z pozoru wygląda ona na nieumalowaną, w rezultacie trzeba włożyć dużo pracy i fachowej wiedzy na temat światłocienia, aby efekt był zgodny z zamierzonym. I zainwestować w odpowiednie kosmetyki, najlepiej w takie, które zawierają pigmenty odbijające światło. Oczy pozostają w oprawie długich, idealnie rozczesanych rzęs, które otwierają spojrzenie i dodają mu zalotności. Tutaj możemy posłużyć się najnowszą metodą zagęszczania i przedłużania rzęs, dzięki doklejeniu pojedynczej, syntetycznej rzęsy bezpośrednio na naszą rzęsę za pomocą specjalnego kleju. Te rzęsy są tak naturalne, że nikt nie dostrzeże różnicy. Doskonałe do codziennego noszenia, przedłużone tą metodą, są wodoodporne i trwałe. Jednocześnie nie wymagają używania tuszu. To kosmetyczny hit, dzięki któremu możemy spełnić marzenie o posiadaniu długich i gęstych rzęs. W przypadku właściwej pielęgnacji efekt przedłużenia i zagęszczania utrzymuje się nawet do 6 tygodni. I wciąż jesteśmy naturalnie piękne. Pełne usta są obiektem pożądania prawie każdej kobiety. Osobiście nie znam takiej, która nie chciałaby czegoś poprawić w tej materii. Odpowiedni kształt i wielkość to najczęstsze życzenia pań. A dermatologia estetyczna daje nam do wyboru szeroką gamę środków, które w rękach doświadczonego specjalisty gwarantują pełne powodzenie. Od kilku lat najpopularniejszą metodą powiększania ust jest wstrzykiwanie preparatów kwasu hialuronowego, których efekty utrzymują się od paru miesięcy do wielu lat. Jako, że kwas hialuronowy występuje naturalnie w naskórku, jest on całkowicie bezpieczny dla ludzkiego organizmu. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba kobiet decyduje się na zmianę kształtu swoich ust, aby spełnić marzenia o naturalnym pięknie. Jak widać, kreowanie naszego wizerunku może być łatwe, miłe i przyjemne oraz zgodne z aktualnymi trendami. Dla dobrego efektu jesteśmy w stanie zrobić niemal wszystko. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.